Dobra pamięć. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie tematem numer jeden jest koronawirus. Telewizja, internet, gazety, media nawet na chwilę nie mogą oderwać się od wirusa z Wuhan. Pewnego dnia zadałem sobie pytanie, czym właściwie jest ten słynny koronawirus? Uznałem, że mogę nauczyć się najważniejszych informacji o nim, a tobie zademonstrować, jak uczyć się biologii przy użyciu mnemotechnik. Chcesz wiedzieć jak? Oglądaj do końca. Zanim jednak to zrobisz, nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi technikami uczenia się i zapamiętywania. Przejdźmy do naszej nauki. Na potrzeby tego filmu zrobiłem research i przeczytałem artykuł na Wikipedii, czyli ulubionej stronie każdego dobrego studenta. Starałem się czytać na głos i zaprzyjaźnić z materiałem linijka po linijce. Na czas nauki odłożyłem smartfon na bok i postanowiłem względnie trzymać się tak zwanej techniki Pomodoro, czyli techniki poprawiającej skupienie na pracy. Standardowo zaleca się rundy po 25 minut pracy i 5 minut odpoczynku. Jest to szybki i przydatny trik na zwiększenie wydajności. Artykuł jest naszym tekstem źródłowym, czyli tym, czym dla studenta może być podręcznik albo zwyczajne notatki. By skutecznie się go nauczyć, dokonam teraz streszczenia na postać tak zwanych fraz kluczowych. Uczę się dla swojej ciekawości, więc wypisuję najważniejsze informacje z artykułu, które chcę zapamiętać. W przypadku egzaminu wypisałbym oczywiście informacje, których potrzebuję do jego zdania. Informacje, jakie wypisałem to koronawirus, bo jest on przedmiotem mojej nauki, droga kropelkowa, gdyż w ten sposób możemy się zarazić, grudzień 2019, bo wtedy zaobserwowaliśmy pierwsze zakażenia, gorączka jako jeden z głównych objawów, częste mycie rąk jako dobra praktyka zapobiegania, Chiny, czyli kraj pochodzenia, a także SARS-CoV-2, bo taka jest dokładna nazwa wirusa. Streszczenie w postaci fraz kluczowych jest już gotowe, a zatem przechodzę do kolejnego kroku. W tym momencie moje streszczenie zamienię na zabawne i łatwo wpadające w pamięć wyobrażenia. Robię to dlatego, że mózg bardzo dobrze przyswaja dużą dawkę informacji, gdy podajemy mu ją poprzez absurdalne skojarzenia. Wypisuję pierwsze frazy kluczowe, do których stworzę obrazy. W przypadku koronawirusa skojarzenie będzie bardzo proste. Wyobrażam sobie wirusa w koronie, odgrywającego rolę króla wszystkich wirusów. Wirus w koronie przypomni mi o słowie koronawirus. Wirus ten rozchodzi się drogą kropelkową. Wyobrażam sobie zatem płaczące chmury. Widzę smutne chmury, z których leci deszcz, łez, co przypomni mi o drodze kropelkowej. Z grudniem kojarzy mi się okres świąteczny, a więc święty Mikołaj z workiem prezentów. Rok 2019 mogę zapamiętać przez liczbę 19. Tak kojarzy mi się z Leo Messi. Piłkarz obecnie gra z numerem 10 na koszulce, ale gdy stawiał pierwsze kroki w klubie FC Barcelona, miał wówczas koszulkę z numerem 19. Pamiętam, bo grałem w tej koszulce w piłkę na swoim podwórku. Jak zatem połączyć grudzień 2019 w jeden spójny obraz? Wyobrażam sobie Leo Messiego przebranego za świętego Mikołaja. Gorączka kojarzy mi się z gorączką złota. Wyobrażam sobie górników zlanych potem w gorącą pogodę. Po wykonaniu skojarzeń do pierwszych fraz kluczowych wykonuję szybką powtórkę. Weryfikuję skojarzenia i odtwarzam je w głowie klatka po klatce. Jeśli wszystko jest ok, to przechodzę do kolejnej części listy. Częste mycie rąk, Chiny, SARS-CoV-2. Z myciem rąk kojarzy mi się obraz chirurgów, którzy dokładnie myją ręce przed wykonaniem zabiegu. Utrwalam w ten sposób praktykę zapobiegania w przypadku koronawirusa. Z Chinami, czyli krajem pochodzenia koronawirusa, kojarzy mi się gra planszowa o nazwie Chińczyk. Wyobrażam sobie dwójkę dzieciaków rzucających kostką i spędzających świetny czas przy grze w Chińczyka. SARS-CoV-2. Cóż, ta nazwa może sprawić dużo bólu, ciężko bowiem o dobre skojarzenie na pierwszy rzut oka. Pozwól, że przedstawię Ci moją propozycję mnemotechniki dla tej skomplikowanej nazwy. Pierwszy człon, czyli SARS, mogę łatwo skojarzyć z polską piosenkarką o pseudonimie Sarsa. SARS, Sarsa, brzmi to bardzo podobnie, a piosenkarka jest na tyle niekonwencjonalna, że łatwo utkwi w pamięci. Człon COV brzmi trochę jak polski czasownik cofał. W tym przypadku mamy kobietę, więc zmieńmy to na cofała. Możemy sobie zatem wyobrazić sytuację, w której ktoś cofa, na przykład samochodem. Mówiąc ściślej, piosenkarka Sarsa cofała samochodem. Dwójka swoim kształtem przypomina pewnego bardzo dostojnego ptaka, łabędzia.
Gdy zmieszamy to z resztą skojarzeń, wyjdzie nam krótka scenka, w której Sarsa cofała samochodem i prawie przejechała łabędzia, który natychmiastowo zwrócił jej uwagę. Z góry przepraszam panią Sarsę za wykorzystanie jej w celu zapamiętania nazwy wirusa, ale jej pseudonim jest tak bardzo zbliżony do tej nazwy, że dzięki niemu świetnie zapamiętam te informacje. Ważne, pamiętaj, by w każde skojarzenie wkładać jak najwięcej zmysłów. Wąchaj, smakuj, dotykaj, obserwuj i nadstawiaj ucho względem swoich skojarzeń. Mózg uwielbia takie zaangażowanie. Nasze skojarzenia są już gotowe. Pora zatem na kolejny krok, czyli przyklejenie ich do sieci pamięciowej. Aby to zrobić, musimy teraz efektywnie uporządkować je w mózgu. Nie zapominaj, że pamięć uwielbia mieć porządek. Chaos sprawi, że szybko zgubisz zapamiętaną wiedzę, więc warto się wysilić, by umieścić informacje w odpowiednim miejscu. Takim odpowiednim miejscem może być wyobrażenie Twojego mieszkania, wyobrażenie Twojej szkoły, miejsca pracy, a być może nawet wyobrażenie mapy z Twojej ulubionej gry wideo, na przykład Counter-Strike Global Offensive. Najważniejsze, abyś znał to miejsce bezbłędnie i perfekcyjnie się w nim orientował. W tym momencie wypisuję 7 pierwszych lokacji w wybranym przeze mnie miejscu, ponieważ mam do zapamiętania 7 informacji. Zdecydowałem się na moje mieszkanie, więc lista będzie stosunkowo prosta. Są tu drzwi, miejsce na buty, półka, komoda, umywalka, wanna i okno. Do każdej z tych lokacji przyklejam wcześniej stworzone skojarzenia, aby uporządkować zdobytą przeze mnie wiedzę. W ten sposób przy drzwiach wizualizuję sobie króla wirusów w koronie, który mówi mi o koronawirusie. Przy butach czuję łzy płaczących chmur, bo koronawirus rozchodzi się drogą kropelkową. Przy półce widzę Messiego w stroju świętego Mikołaja, bo wirus rozprzestrzenia się od grudnia 2019 roku. Przy komodzie słyszę zlanych potem górników podczas gorączki złota. Całkiem fortunnie złożyło się, że przy umywalce doświadczam obrazu chirurgów, którzy dokładnie myją swoje ręce przed operacją. Częste mycie rąk pozwala bowiem na zapobieganie koronawirusowi. Przy wannie dwójka dzieciaków gra ze sobą w Chińczyka. Słyszę ich chichoty. Czuję w dłoni kostkę, którą rzucają przed przestawieniem pionków. Obraz ten przypomina mi, że krajem pochodzenia koronawirusa są Chiny. Przy oknie słyszę śpiew Sarsy, która wycofała swój samochód w stronę krzyczącego łabędzia. Dokładna nazwa wirusa to SARS-CoV-2. Powtarzam tę ścieżkę kilka razy w głowie, zerkając jeszcze na swoje notatki. Następnie staram się zamknąć oczy i spróbować odtworzyć zapamiętane informacje bez patrzenia. Uruchamiam wyobraźnię i wykonuję chronologiczną wędrówkę po zakamarkach mieszkania. Zadaję sobie pytania. Co było przy drzwiach? Koronawirus. Co było przy miejscu na buty? Droga kropelkowa. Co było na półce? Grudzień 2019. Co było przy komodzie? Gorączka. Co było przy umywalce? Częste mycie rąk. Co było przy wannie? Chiny. Co było pod oknem? SARS-CoV-2. Gdy mam już pewność co do skojarzeń i ich umiejscowienia w mojej pamięci, robię szybki sprawdzian. Jakbym sam dla siebie był kimś w rodzaju nauczyciela lub egzaminatora. Układam sobie test dla samego siebie i staram się szybko odtwarzać odpowiedzi z głowy. W ten sposób upewniam się, że efektywnie zachowam zdobytą wiedzę. Tego typu testy wykonuję też czasami na zasadzie jednego otwartego pytania. Staram się zabawić w eksperta i na głos wygłosić prezentację do drugiej osoby lub do samego siebie przed lustrem na temat tego, czego dziś się dowiedziałem. Nauczyłem się informacji na temat koronawirusa. Można się nim zarazić drogą kropelkową. Pierwsze zakażenia znamy od grudnia 2019 roku. Jednym z objawów jest na przykład gorączka. By mu zapobiegać, warto często myć ręce. Ten wirus przybył z Chin, a jego dokładna nazwa to SARS-CoV-2. W takich chwilach pozwalam sobie na zadowolenie i dumę z tego, że efektywnie przyswoiłem materiał. Oczywiście na co dzień uczymy się znacznie więcej, ale mam nadzieję, że dzięki tym technikom też poczujesz, że wreszcie chłoniesz wiedzę jak gąbka. Do pełni szczęścia pozostaje jeszcze wdrożyć skuteczne powtórki. Pozwoli Ci to zapamiętać wiedzę długoterminowo. Ja w tym celu zwykle nagrywam swoje notatki na dyktafon, a później odtwarzam podczas przejażdżki komunikacją lub podczas spaceru. Stosuję też fiszki, zwykle w postaci cyfrowej, na przykład program Quizlet lub Anki. Staram się również rozmawiać z innymi o przerabianym aktualnie materiale i kontynuować zabawę w eksperta tłumaczącego wiedzę. Takie narzędzia świetnie utrwalają materiał i pozwalają przechować go w pamięci na bardzo długo.
Mam nadzieję, że od teraz nauka biologii i nie tylko stanie się dla Ciebie przyjemnością. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i dzwoneczka oraz o łapce i komentarzu. Chętnie poznam Twoje pomysły na nowe materiały. Cześć! Dobra pamięć.